W nocy z 26 na 27 lutego zmarł Wiesław Szymański. Miał 56 lat. Był wszechstronnym dziennikarzem radiowym, prowadził audycje, przygotowywał dokumenty i reportaże, pisał felietony. Z mikrofonem pojawiał się na wielu imprezach w całym regionie północno-wschodniej Polski. 19 listopada ubiegłego roku doszła do nas informacja o zawale udarzy Wieśka. Wypadki zdarzają się. Myśleliśmy, że i z tego wyjdzie, ponieważ już 2 lata temu taki przypadek był w jego życiu. Niestety usłyszeliśmy tą tragiczną informację, że Wiesław odszedł od nas. Pracował w Radiu Białystok 33 lata. Myślę, że to najpiękniejsze lata oddał pracy w naszej firmie. Był to wspaniały człowiek, wspaniały kolega. Wtedy, kiedy inni wątpili, on dodawał otuchy. Zawsze miał mnóstwo pomysłów. Zawsze był na właściwym miejscu. 9 po 19, dobry wieczór. Wiesław Szymański przy mikrofonie. Poniedziałek, zatem do 22 słuchamy, gramy, rozkoszujemy się bluesem. Program realizuje dziś Kamil Kalicki. Na początek po raz pierwszy w strefie Ismo Havisto Band. Kiedy dowiedziałam się, że odszedł mój przyjaciel i wiedziałam, że muszę napisać informację o tym, że nie ma go już z nami, to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie musiałam przeżyć w życiu. I wydaje mi się, że po pierwsze przyjaciel, po drugie mam świadomość, że pewna epoka związana ze starym radiem, które znam i w którym się wychowywałam, odchodzi razem z Wieśkiem. I po trzecie, że tak szybko wszystko się kończy, że nie zdążyliśmy. Przygotowywaliśmy się do koncertu, chcieliśmy bardzo pomóc naszemu przyjacielowi. Wierzyliśmy w to, że wyjdzie z tego, że wróci do nas. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, wiersze z listów, za wszystkie listy, te tradycyjne i te elektroniczne, serdecznie dziękuję i zapraszam. Tekstów nigdy za dużo, poetyckich, tekstów prozą czy form dramatycznych, a może nawet form troszkę z większym uśmiechem i z większym dystansem do tego wszystkiego, co się dzieje. Jego lista osiągnięć jest niesamowita, jeśli chodzi o reportaże, jego audycje literackie, audycje na żywo, których było mnóstwo, naprawdę mnóstwo. W każdą środę Poczta Literacka, podróże po kulturze w niedzielę, spotkania z młodymi ludźmi i tu w radiu, i poza radiem, ponieważ oddawał się namiętnie pisaniu. Kilkadziesiąt zbiorków. Mnóstwo, niezliczone mnóstwo rzeczy, których nie zdążył wydać. 9 po 9. Jeśli w tej porannej listopadowej mgle brakuje Państwu przewodnika, to meldujemy swoją gotowość. Wiesław Szymański przy mikrofonie, a program realizuje Kamil Kalicki. Dla mnie to jest też trudne, ponieważ odchodzi mój bardzo szczególny przyjaciel radiowy. Byliśmy duetem radiowym, razem prowadziliśmy audycje. Brakuje mi ogromnie tego, że codziennie przychodził do mnie i pytał, czy wypijemy kawę. Brakuje mi spotkań z nim. Dzisiaj po raz pierwszy weszłam do jego opustoszałego pokoju i zobaczyłam tam, mimo że Wieśka nie ma, że został po nim ślad. Ślad, który jest w audycjach, który jest w reportażach, który jest w książkach, które tak pieczołowicie zbierał, który jest w pamięci naszej i który, podejrzewam, zostanie w nas na zawsze.